Gender to temat, który ostatnio nie schodzi z głównych wydań wiadomości i pierwszych stron gazet. Nie da się ukryć, że to temat ważny i kontrowersyjny. Kontra TV postanowiła zapytać poznaniaków, co tak naprawdę wiedzą o gender i co o nim sądzą. Co to jest gender? No, słyszałem, że to chodzi o to, że kobieta sobie może na przykład powiedzieć, czy w robocie chce być jako facet, czy jako kobieta, czy coś w tym stylu. Słyszałem o zjawisku zmiany płci przez ludzi, że kobiety chcą być mężczyznami, mężczyźni chcą być kobietami, zmieniają operacyjnie płeć. Operacyjnie, czy to też tak działa w głowie bardziej? Znaczy, no to się najpierw podobno generuje w głowie, że jakiś chłopiec chce być dziewczynką i później jak dorośnie, płaci i się zmienia w kobietę. Znaczy gender studies to ogólnie nauka o płci. Czuję się tak jak ogólnie kolega. Ogólnie to jest też płeć. No. Chodzi właśnie chyba o to, że dziecko może sobie wybrać płeć, jak któregoś tego życia, tak? Wybór pozostawiamy osobom, jakiej chcą być płci, tak? Czy płeć uwarunkowana kulturalnie, czyli to, co nakazuje nam kultura. Teraz tak sobie pozwolę zażartować, że jak siedzi ulicą, to niekoniecznie wiadomo, z jakiej płci osobą się rozmawia. No gender to jest deprawacja, tak pani powiem. Gender. Z tego co wiem, to jest rozróżnienie pomiędzy płcią fizyczną, seksualną, kobieta-mężczyzna, a kulturową. I gender po prostu rozgranicza to pojęcie na dwa pojęcia, dosłownie. Czy według ciebie to jest zjawisko pozytywne czy negatywne? Czy powinno być to tak wyznaczone od początku? Znaczy dla mnie powinno być tak, jak się urodziłeś genetycznie facetem czy kobietą, no i tak powinno zostać. Dla mnie to tam obojętne, jak sobie ludzie myślą, kim chcą być. Jeżeli ktoś ma liberalne poglądy, no to myślę, że nie przeszkadza to. Tak, myślę, że to jest, nie jest takie jakieś rażące i to jest taki świeży jakby, nie wiem, trend, ja bym to tak jakoś ujęła. Ingerowanie w coś takiego nie sądzę, żeby przyniosło cokolwiek dobrego. Czemu? Na przykład nie chciał, znaczy powiem tak, z mojej perspektywy nie chciałbym na przykład po spotkaniu jakiejś fajnej dziewczyny się dowiedzieć, ale wiesz, ale 2 lata temu byłem jeszcze chłopcem. Powiem tak, nie wydaje mi się, żeby w całej tej sprawie było aż tyle minusów, żeby można powiedzieć, nie, to jest złe, ale tak samo nie ma jakichś nie wiadomo jakich korzyści, żeby promować to wszędzie. Wprowadzenie do szkół tego programu no jest niezgodne w ogóle z naszą wiarą katolicką, to jest raz, z przykazaniami Bożymi to jest 2 i z tradycją polską. Tak jak zwykle bywa z takimi różnymi rzeczami jak gender, tam jakieś feministyczne, tutaj jakieś, wszystko to jest takie trochę za bardzo jakby ukazywane i wszyscy się o to żrą i są wielkie kłótnie, a tak właściwie nikt nie wie o co chodzi. To jest tak jakoś wykopane bezsensownie i używane w złych chyba celach. Wydaje mi się, że po prostu to funkcjonowało już od dawna, a Polacy się dopiero teraz z tym spotykają i stąd jest to ten tak zwany efekt wow. Już wiemy, co na temat gender sądzą mieszkańcy Poznania, ale o co tak naprawdę chodzi, postanowiliśmy zapytać specjalistów. Oglądajcie z nami kolejny materiał.